Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego The Sims 4. Słuchajcie, jesteśmy w pracy. Już tutaj powoli zaczynamy swoje zadania, które mam do wykonania. Porozmawiaj. Vivian. Okej, czekajcie. Gdzie ją mogę znaleźć? Czy go chyba, tak? Okej, tak, jego, dobrze. Porozmawiaj o pracy. Okej. Gdzie narzekaj na pracę? Rozmawiaj o pracy. Okej. Dobrze. To idziemy. Kurczę, jesteśmy trochę głodni i siku nam się chce. Przeprowadź burzę mózgów. No i co? Nie zaliczyła się ta burza mózgów. Kurczę. No to jeszcze raz spróbujemy. Gdzie on jest? Aha, tutaj. No dobra. Przepraszam Was, bo dopiero wstałam, jeszcze. Więc mogę mieć trochę zachrypnięty głos. Mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzać. Dobra, idź, idź już. O, kryształ, dobra, zaraz kogoś poprosimy, tylko tą burzę mózgów musimy przeprowadzić. Pracuj nad wynalazkiem o antena satelitarna. Czekajcie, pracuj nad wynalazkiem. Dowolny kryształ. Aha, to musimy poprosić, to akurat, wiesz, poprosimy tutaj. Poproś o kryształ, tak. I stworzymy. Okej, w końcu się zaliczyło, super. Majsterkuj nad ekspresem do kawy. Nie wiem, czy to się dobrze skończy, ale okej. I co, dasz nam? Okej, czy teraz możemy już... A, jeszcze jeden. Kurczę, no to czekaj, to weź jeszcze poprosi jego o kryształ. Czekaj, czekaj, jakiś tu romantyczny, kurczę, co ona jest flirciarska? Niedobrze. Zrobimy romantyczne święto. O, tak będzie chyba święto miłości, zobaczcie. Jutro, ojej, no to idealny czas, słuchajcie, żeby zrobić ślub. No, poproszę. Okej. Dobrze, dostaliśmy, więc teraz możemy pracować nad wynalazkiem. Nie wiem, po co ta antena nam będzie, ale okej. Dobra, już koniec rozmów, koniec, bo wiesz, czas nam leci. Okej. Przygotuj skażony specyfik. Okej, kurczę, tylko nam się chce siku. Może przyjdzie tutaj, sobie skorzysta. I zrobimy syntezę. Skażony specyfik. Nie, skażony. Przygotuj, no to chyba to, tak? Jedzenie syntetyczne? No nie wiem, dobra, ojejku, spróbujemy. Dobra, tylko zobaczymy, jak nam wyjdzie ta antena. Ciekawe, czy w ogóle... Damy... O, jest, udało się, myślałam, że nie zdąży jej zrobić, to schowamy ją sobie do wyposażenia. Chciałabym, mogę? Tak? Okej, super. Dobra, lecimy. O kurczę, i głodnie, i tego, i siku, no niedobrze. Skażony specyfik, no zobaczymy. Aha, syntez... to czekaj, czekaj, czekaj. Skażony, ja nie wiem, który jest skażony, kurczę. Czekajcie, czy my jakiś mamy taki skażony? Specyfik? My w ogóle chyba nie mamy. No dobra, to zrób ten. I może tak, może wybierzemy się na górę coś jeść, wiecie? Bo tutaj, kurczę, jest ta lodówka. Gotuj, kup przekąskę. No dobra, niech będzie to, że kanapkę. Okej, coś tam sobie... zrobiliśmy. Tylko nie wiem, czy to będzie dobre. Okej, szamaj, szamaj. O, właśnie, super, że jej tak szybko urosło. Majsterkuj. No dobra, to słuchajcie, jesteśmy tutaj. To majsterkuj, proszę. Dobra. No, dobrze, że te talerze tak znikają po prostu. O nie, już się kończy nasz dzień pracy. Wypij lub oddaj. Wyciąg z węża. Analizuj próbkę. Przygotuj skażone. Kurczę, strasznie mało czasu nam zostało, a my zobaczcie, nic tutaj. Próbkę rośliny pod mikroskopem. Czy tam o to chodzi? Próbka. Nie ma wymaganych. Szkiełko z próbką. A jak to zrobić te szkiełko z próbką rośliny? Czekajcie. To nie jest skażony specyfik. Zasienie. Kurczę, ja nie wiem, jak to zrobić, wiecie? Analizuj roślinność. Bazylia. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Wypij lub oddaj. Kurczę, no to chyba dzisiaj, wiecie co, nie uda nam się zdobyć. No właśnie, ale... i tak dostaliśmy awans, patrzcie, awansowała teraz będzie jako innowatorka technologii, wow, zarabia 24 na godzinę, dodatkowe. Otrzymuje również bonusy, postument, nowe ubrania. I o 10:00.
Piątek. O kurczę, no to będziemy musieli wziąć. I dostaliśmy jeden dzień urlopu akurat na ślub, także lecimy do domu. Okej, okay, jesteśmy. I zobaczcie, takie poczyniłam małe remonty. Znaczy wiecie, no ten salonik im urządziłam. To pozdrawiam takie, nie wiem, ściankę z liście. Nie wiem, czy to w ogóle zda egzamin. Ogólnie fajnie to wygląda w ten sposób, nie? Także dosyć spoko. Myślę, że tak zostawię. Jeszcze jakaś firaneczka tutaj by się przydała, no ale to później. Bo już wiecie, mało kasy mi zostało. Nie chciałam ich ogołacać, chociaż dostaliśmy awans tutaj kasiorę, także nie jest źle. Tutaj wygląda to teraz chyba przez tą świeczkę, jakby ten stolik był zielony, ale to wszystko jest, wiecie, w kolorach miętowych, nie? No bo tak chcę utrzymać ten dom. Także mam nadzieję, że podoba Wam się taki salonik. Okej, okay, no to co, czytamy. Tylko kurczę, ja nie wiem, gdzie my później znajdziemy miejsce na dziecko. To będzie, nie wiem, nieciekawe, ale no dobra, coś tam wymyślimy, nie? No dobra, i teraz tak, wiecie co, ja chyba wyślę ich w piątek, znaczy jutro do pracy, i ją i jego. Tylko, no bo chciałabym, żeby ten awans, nie, on dostał. I najwyżej w sobotę sobie zrobimy ślub od samego rana, także taki mam plan. I słuchajcie, ja w ogóle zapomniałam, że ona też musi zdobywać logikę, także no koniecznie. O, eureka jest, super, bo ona musi jeszcze jeden, no przełom naukowy, super, że ona też musi osiągnąć maksymalny poziom logiki. Kurczę, ja zapomniałam, zawsze macie zasady wypisane w opisie, w razie co, do tego koloru, tej generacji. Także jakby co, możecie sobie tam zajrzeć i zobaczyć, jakie mamy jeszcze do wypełnienia. Wiecie, te zadania. Okej, okay, czekajcie, ja teraz tak zobaczę. Tutaj 9. Ona w sumie nie musiała być do pracy, ale dobra, niech pójdzie. Niech pójdzie. No on chciał, żeby poszedł do tej pracy, nie? No właśnie, dobra, chodź sobie tu, skorzystaj. Możesz wyczyścić to od razu. I wziąć sobie prysznic. Okej. Okay. Może zjesz jeszcze jakąś kolację. Może coś na szybko. Kanapkę z masłem. O, okej. Okay. I pójdziesz spać, bo już jesteś zmęczony, a zdobyłeś sobie to, co powinieneś zdobyć, także super, super. Okej, okay. Dobra, ona już jest powoli zmęczona, ale niech sobie to wbija, bo wiecie, te przełomy jej się wbijają, nie? Także to jest okej. Okay. No i ten śmietnik muszę koniecznie kupić do zwracania kasy. Czekajcie, nawet chyba to zrobię, bo to wiecie, szkoda tych talerzy cały czas, nie? Szkoda, że już ten wyrzuciłam, no ale nic. Nie, tu może znajdę, tu. O, ile on kosztuje? 1200, o masakra. O masakra, mega dużo. Kurczę, no dobra, trudno, wiecie, wydamy tą kasę. No ale to nam się zwróci na pewno i to szybko, nie? Także jeszcze później będzie dziecko, to trudno, całą kasę na śmietnik, no nie. No trudno. Dobra, niech ona sobie zdobędzie już ten... O, jest, i przełom się udał, tak? I już widzę, że kolejny poziom, ile mamy już? 8. No to słuchajcie, już naprawdę niewiele nam zostało tej złośliwości. Później zostanie nam tylko logika, także myślę, że nieźle. No i tutaj oczywiście wiadomo, to nam się wypełni razem z tymi poziomem złośliwości. No i tu musimy sobie zdobywać, nie? Na razie mamy 5, także powolutku. Jeszcze mamy czas na logikę i na zdobycie 10 poziomu w karierze naukowca. Okej, okay. I mówiliście, żebym otworzyła sobie te skrzynki. Tak, będziemy je otwierać, bo macie rację, o właśnie, o, ona może jednocześnie czytać chyba, no właśnie, tylko ona nie czyta chyba jak otwiera, ale okej, okay, otwieramy to wszystko, właśnie może nam się trafi jakiś kryształ nowy czy coś, chociaż na razie same figurki, jak widzicie, ale okej, okay, niech będą, zrobimy, wiecie, dla dziecka może jakąś taką wystawkę, okej, tylko że tam się chyba powtarzają, otwórz wszystko, okej, okay, tak, no troszkę się powtarzają, ale jest też dużo nowych, okej, okay, otwórz. Ciekawe, czy zbierzemy wszystkie, bo dużo tych kapsuł mamy i jeszcze pewnie dużo ich zdobędziemy. Okej, okay, otwórz. Okej, okay, jeszcze 7, dobra, otwieramy. Okej, okay. Ojejku, no, dawaj, otwieraj. Okej, okay. Otwieramy, jak tam? O, patrzcie, ile już mamy. Te, co są podwójnie, to ja, wiecie, sprzedam. Żeby trochę zawsze do kasy wejdzie. Okej. Okay. No i jeszcze 2, tak? No dobra, to otwieraj i otwieraj. Okej, okay. Już żadnej nowej nie było, dobrze. Dobra, to ja to podwójne posprzedaję, a na nich już się kładzie spać. O Jezu, już pierwsza w nocy, kładź się. Kładź.
Do spania. O nie, ona niesie na tą półkę. Cały czas odkłada. No dobra. Wracam do Was jutro. Okej, okay, jestem. Ale słuchajcie, wiecie co? No wzięłam te wolne. Trudno. Na wakacjach. No właśnie, dzisiaj wakacje, jutro pewnie też. Trudno, bo wiecie, myślałam, że może go wyślę, ale on do 17 to jest bardzo, bardzo długo, to może nie. Tutaj właśnie nasza Mariczka bierze, proszę, wolne, okej. Okay. No bo wiecie, ona i tak już awansu nie dostanie, także wiecie, no po co ma iść do tej pracy? A tylko po to, żeby on dostał awans, mamy, wiecie, tracić cały dzień? No nie, nie. Dlatego sobie, ojej, jaka brudna szafka. Jeszcze chciałabym tutaj kuchnię dokończyć, wiecie, szafki, jakiś dwanik, coś tutaj, dekoracje, no ale niestety na razie... Na razie tylko salonik, nie? I tak jeszcze trzeba dokończyć tutaj, wiecie, coś na ściany dać. Tutaj może jakiś obrazek, tutaj, wiecie, jakieś zasłonki i tak dalej. Kurczę, słowo mi się podobają te okna, no ale dobra. Wiecie, ten domek tak chciałam zachować w klimacie tego otoczenia, nie? Który jest, także, także tak. No i postawiłam tutaj, zobaczcie. Może włączymy. Zobaczcie. O, postawiłam nasze laleczki, które już mamy. Całkiem sporo ich mamy. Czekajcie, chciałabym zobaczyć, jak to wygląda w kolekcji. O, patrzcie, wow, 2, 4, 5, 6 tylko nam brakuje, ale naprawdę sporo już mamy, także powiem Wam naprawdę fajnie. Myślę, że tu jeszcze pewnie dostawimy coś, ale później mam nadzieję przenieść to do pokoju już dziecięcego, który nie wiem gdzie będzie. Trzeba coś będzie tu dobudować, koniecznie na pewno, bo tu na dziecko raczej miejsca nie będzie, chyba że wiecie, no tutaj jakoś coś zmienimy. Tutaj będzie, może poszerzymy o jedną kratkę i tutaj na przykład, bo tu chciałam, wiecie co, postawić komodę, no ale tu już się nie zmieści, nie? Bo tutaj już by był koniec, wtedy nie dojdzie do łóżka, nie? Sim, także no nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Okej, okay, ty sobie szamasz, świetnie, i jak zjesz sobie, oni chcą w ogóle, czekajcie, bo ona zrobiła te naleśniki, to ja je schowam, okej, okay, później posprzątaj, wypoloruj do perfekcji, ale talerz to zostaw, wiesz, nie zmywaj go, o właśnie, i ja go wyrzucę do naszego śmietniczka, już jeden wyrzuciłam, także już było plus 20, kolejny plus 20, co my tu mamy, romantyczny nastrój. Okej, okay. Wręczyć kwiaty i umówić się na randkę, No dobra, słuchajcie, to zrobimy coś tutaj takiego romansowego, bo jest, wiecie, jeszcze dosyć wcześnie. Tutaj Kado, ja cały czas zapominam jego imię. Ogląda sobie wiadomości, także już niech sobie kończy je oglądać, wyłącz, bo trochę tutaj romansowych spraw musimy pozałatwiać. Może włączmy jej nawet, czekajcie, jakieś romantyczne, kurczę, tylko boję się, żeby tu zaraz jakiegoś, wiecie, nie było... pożaru, nie? Bo kurczę, niebezpiecznie z tymi jest z tymi świeczkami. Tak, obściskuj się, tak. Zrób masaż. I teraz chciałabym jeszcze, żeby te kwiaty, tylko jak to zrobić? Wręcz prezent związany z Dniem Miłości. O właśnie, ale to chyba nie mogę mieć. To musiałabym chyba mieć, wiecie, kupić te kwiaty. Czekajcie, tak. Chyba się robiło w ten sposób. Tak, zamów, lalkę, wodę, nasiona, prezenty, lekarstwo. Czy to było w prezentach? Świąteczne niespodzianki? Nie, nie. Czekajcie. Zamów, prezenty, tak. Ogrodnictwo, kwiaty, czy to o to chodzi? Chyba tak, spróbujmy kupić na przykład, nie wiem, jednego tulipana, jedną różę. Wymienią się tymi kwiatami. Okej. Okay. O, nawet coś tam udało nam się zdobyć. No i dobra, i teraz tak, wręcz prezent związany z Dniem Miłości i ty jemu daj może róże. Tu jeszcze mamy lwią paszczę. Gdzie jest ta róża? O, jest róża, okej. Okay. No, daj mu. Czy to się zaliczy jako... O tak, jako kwiatek, okej, okay, dobra. Teraz czekaj, ja tobie dam tego tulipana. Okej. Okay. Dobra, i ty jej dasz, czekajcie, teraz tak, tobą, chciałam jej dać też jakiś tutaj, nie zabawne, tylko, o tak, wręcz prezent, związany z Dniem Miłości, tulipan, okej, okay. O, on mi mógł dać jakieś, wiecie, tą figurkę, którą wytworzył, no, daj mi, dałeś czy nie, hej, czekaj, jeszcze raz spróbujmy, prezent, tak, tulipan, no daj, o, tak, zaliczyło się, super. Dobra, to teraz zrób jeszcze wręcz różę. Chociaż różę już ona ci dała. Trzymaj za ręce, okej. Okay. Jest, zaliczyło się. Teraz idź do pracy. Nie. Wyznaj nieprzyjmującą miłość. Okej. Okay.
Okej, okay, teraz chcieliby tylko na randkę iść, nie? Ale... Kurczę... Nie. Nie chcemy. Randkę. No dobra, słuchajcie, to może umówimy się na tą randkę, tak szybciutko. Złe relacje nie. Romantyczne. Barabara nie. Postaw skandaliczne pytanie, matko. Zaproś na randkę. Mhm. Zaprośmy. A czemu on jest smutny? Niedoceniony prezent, ojej, szkoda. Szkoda, że nie była zadowolona. Może ona też wolała róże. Trudno, to później dostała róże, nie? Okej. Okay. To szybciutko randeczka, ale tutaj w domu chciałabym. Okej. Okay. Szkoda, że nas tak przenosi, nie? No ale dobra, okej. Okay. Niech oglądają telewizję w tym samym momencie. Okej. Okay. Oglądaj telewizję razem, chodź. Flirtuj się swoją sympatią, zaraz będziemy flirtować. Aha, to już oglądają chyba, tak? Okaż czułość. Barbara, pod jebią, nie. Zróbmy coś jeszcze romantycznego, może obejmij. Romantyczne, kuś, okej. Okay. Mhm. On jest dziwny bez tego make-upu. Może niech zmieni sobie strój, dobra, ale to zaraz. I co, już? A nie, drugi, okej. Okay. Jeszcze trzeci. Trzeci raz. Czy się uda? No, czekaj, coś romantycznego zrób. Postaraj się o dziecku, nie. Romantyczne, po co w policzek? O, może to będzie okej. Okay. A patrzcie, czemu się nie zaliczyło? Ty miałaś oglądać. Oglądaj kanał razem. O, jest, w końcu zaliczyło się. Żartuj ze swoją sympatią, okej. Okay. Czyli robimy tutaj zabawne. Dowcip. Później ty jej coś opowiesz. Czekajcie, ja muszę tylko podłączyć sobie. Dobra, mam nadzieję, że... Kurczę, no zaczniesz umieć, zacznie, ale trudno. Żartuj, tak. Tutaj jeszcze jakiś prezent. Tak, znaczy prezent, żart. Okej, okay, i teraz ty jemu jakiś żart opowiedz. Nie, nie patrz w chmury, nie, nie. Zabawne. Dowcip o Marsjanach, okej. Okay. Patrzcie, śmieją się, ale okej. Okay. Dobra, to już wyłączę na razie. Przeprowadź ożywioną rozmowę. Ożywiona rozmowa, kurczę, to teraz trzeba znaleźć. Powiedz nie. Kurczę, ile oni mają tutaj opcji. No patrzcie, nie ma ożywionej rozmowy. I co teraz? Jak nie ma? A może ty będziesz mógł przeprowadzić? O, już zaczynasz umieć. No dobra, trudno. Trochę będziemy tutaj w tle sobie... O, jest, ożywiona rozmowa, okej. Okay. Ale patrzcie, flirtuj ze swoją sympatią, dalej się nie zalicza. Tak, jest jedna, okej. Okay. To jeszcze raz coś wyznaj nieprzyjmującą miłość, może to będzie jako flirt. I jeszcze raz ożywiona rozmowa. Jest, okej, okay. Pocałuj. To może najpierw pocałujemy. Okej, okay. I jeszcze raz ożywiona rozmowa musimy znaleźć. Tylko gdzie to będzie? Okaż podziw. O, jest, było, było. Było ożywiona rozmowa, widziałam to. Jeszcze raz. O, jest. Okej, okay. Wymasuj swoją sympatię. Dobrze. Pocałuj. Szybciej uwodzić ciosko, postaram się dziecko. Nie. Zaproponuj masaż. O. Dawajcie. Jest ożywiona rozmowa, masaż. Super. I jeszcze coś. Barabara, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie jakieś barabara pod prysznicem. A co tam? Niech sobie idą. Okej. Okay. Patrzcie, już jest na złoto. Ale już wiecie, zaraz zakończymy tą randkę, skoro się udała, to super. Mhm, okej. Okay. No i dobra. Dobra, ja zakończam tą randkę, tak. Okej, okay, złoto. Super, i dzień miłości się zaliczył. I teraz, słuchajcie, organizujemy ślub. Patrzcie, jak ona jest mega opóździennie. Symuluj chorobę, nie? To było tutaj chyba. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Mhm. Okej, okay, zaplanuj. I zrobimy... Kurczę, ale nie możemy zrobić, patrzcie, wesela tego prestiżowego wydarzenia. To wiecie co, zakończymy ten dzień miłości już, tak? Święto było naprawdę udane. Okej, okay, super, to fajnie, że się udało. Teraz jeszcze raz musimy przyrządzić, zaplanować. Tak, okej. Okay. No i teraz planujemy, słuchajcie. Oni się i tak zaraz chyba przebiorą w coś. Gdzie jest to wesele? Jest wesele, okej. Okay. 1000 złotych! 1000 simulonów! A my nie mamy 1000! O Jezu, nawet nie stać nas na... O oh no, czekajcie, weź pocztę. Nie stać nas, słuchajcie, na wesele. I co teraz? Kurczę, to
bardzo, bardzo niedobrze. To wiecie co, posprzedajemy wszystko, co mamy. Ja tutaj poklikam, tylko tak chciałabym, o właśnie, po jednym posprzedawać. Czekajcie, tu, tak wszystkie kwiatki, o, jakieś tam roślinki, bo to jest nam niepotrzebne. Może jeden ten ciągłobrotor. Nie, miotacz promieni, o właśnie. Ten ciągłobrotor to. Może te odzyskane części. O, jest, mamy jakiś nowy ten. Może tutaj, wiecie co, może ja posprzedaję te pierwiastki, bo one, wiecie, już je mamy wszystkie, więc jest akurat 1000, słuchajcie. Tak, super. Posprzedaję te pierwiastki, bo wiecie, no po co nam one, jak już je mamy tutaj, nie? One i tak się powtarzają, a tylko ten się pojawił nowy chyba, tak? Czy nie? No już, wyłącz, ok? Tak, jest, pojawił się nowy, już nam brakuje tylko 4, także super, świetnie. Dobra, czyli mamy już 1000 zł, ok. Jeszcze raz planujemy to wydarzenie towarzyskie. Kurczę, no ale numer, wiecie co? Żeby tak mało kasy było. Oni powinni jeszcze coś zjeść sobie. Wiesz co, czekaj, weź sobie ty jakieś resztki. Znaczy nie resztki, tylko zjedz coś na szybko, to jest wtedy za darmo. I umyjemy sobie miseczkę potem. Ok, wesele, tak, w końcu nas stać możemy. Nowożeńcy wybrane, tak. Ok, są oni. Goście, kurczę. Kogoś, kogo lubimy, nie? Najlepiej może z pracy kogoś, ją na przykład. Ich z pracy, o. Może przyjdą, może nas polubią, zobaczymy. Ich jeszcze ona i ona, okej, okay, dobra, tych nie zapraszamy. Nancy bardziej, ona też nas trochę lubi. Ale okej, okay, żywienie więc nie, mozyk nie. Okej, okay, i chciałabym, słuchajcie, wiecie gdzie? Chciałabym to teraz znaleźć, ale nie wiem, czy ja to znajdę. Barnie, to wiecie co, to było chyba muzeum. Nie wiem, czy w muzeum możemy w ogóle wykonać kawiarnię. Ogrody pałacowe, o właśnie. To chyba to. Bo tam z tyłu jest taki piękny, to chyba to, tak. Bo tam z tyłu jest taki piękny łuk do właśnie, do czego? No wiecie, do tych brania ślubów, nie? Także tak. Kurczę, ja nie wiem, ile już nagrywam. Nie włączyłam stopera oczywiście. O, jest, patrzcie, wszyscy są. Elegancko ubrani, super. Ci w strojach od pracy, ale dobra, zobaczcie, tutaj jest taki śliczny... O, zobaczcie, śliczny łuk. To bym chciała wziąć później ślub. Weź ślub, dobra, ale to zaraz, okej. Okay. Tylko może coś jeszcze tak, rozmawiaj z gośćmi przez 2 godziny, no to porozmawiajmy, może z nią. Plotkuję o sąsiadach, oni chyba w ogóle wszyscy byli w pracy, dlatego są... Podziękuję za przybycie, jak ona ma sukienkę ładną. Okej, okay. Żarty w politykach. Ty też rozmawiaj, może poznaj kogoś. Kurtuazyjne, a nie ma zwykłego powitania? Kurczę. Kurtuazyjne, no dobra, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Aha, porządna lekcja. Okej, okay, czyli takie dobre to jest powitanie, słuchajcie. Okej, okay, dobra, rozmawiaj, rozmawiaj. Poznaj. Plotkuję o sąsiadach. Jeszcze tutaj w politykach. Popraw humor. Masz niepewność? No dobra, nie będzie. Powiedz, że jesteś niepewna tego tutaj nie ślubu, ale wiecie. Po prostu tej imprezy tutaj, nie? Bo to jest takie, wiecie. Podziękuj za przybycie, tak, jemu też może podziękuj. No rozmawiajcie, niech goście oglądają ceremonię i wypij coś. Kurczę, tylko że tu nie ma za bardzo sopić. Chyba wodę po prostu z tego, bo tutaj przyjść nie można do tej kuchni. Niestety. Trudno. Ale możemy to wydawać w ogóle. Aha, okej. Okay. Marnie jest bezrobotny. No trudno, trudno. Jak minął dzień? Jeszcze raz zapytaj. Chyba już z nim pytałeś go, ale trudno. Tak. Ty rozmawiasz z nią jeszcze. Parę do innego Sima. Jeszcze porozmawiaj. Takie po prostu porozmawiaj jest, czy nie? Czekajcie, ja zaraz znajdę. O jest, zaliczyło się, słuchajcie. Niech zaręczyni się pocałują. Okej. Okay. To chodźmy teraz... Zazdrość? Nie, żadna zazdrość, nie. Chodź tu pocałuj. Barabara w krzakach, nie. Pocałuj, tak? Ojej, ona jest zazdrosna. Patrz, i z tyłu też ma taką... Zapomniałam chyba i tego usunąć. Dobra, gdzie ty idziesz? Dobra, ty już przestań gadać. Chodź. Gdzie ona idzie? Gdzie ona idzie? Chodź, chodź, nie obrażaj się. Nie bądź zazdrosna. Okej, okay, się pocałujemy. Okej, okay, jest, pocałowali się. Dobra, i teraz tak. No cóż, trzeba iść tutaj. Dosyć daleko. Mam nadzieję, że tu wszyscy przyjdą. Tak. Chodźcie, chodźcie. Ojej, uczucie zazdrości. Cecha zazdrosna. Kurczę, to wiecie co, to może poczekajmy jeszcze chwilę. Niech i to przejdzie, nie wiem jak to...
Nie wiem, jak to zrobić. A wypij coś, wypij coś. Czekajcie, spróbujmy wypić może wodę po prostu. Napij się wody. Czy ty możesz też? Tutaj w ogóle jest jakieś biurko. Okej. Okay. Ty też chodź, podejdziesz tutaj, zaraz będziesz się napijał wody z tego. Chodź, napij się wody. Czy to się zaliczy? Chyba nie. Chodź, podejdź tu. Napij się wody. Czy to się zaliczy, czy nie? Kurczę, chyba nie bardzo. No właśnie. Czekajcie. Awans! Kado dostał awans! Przecież on ma ślub dzisiaj. O, what? Czekajcie. Jak to on dostał awans? Nie będąc w pracy? Wow. Wow, ale jutro i tak pracuję, więc jutro weźmiemy wolne, bo chciałabym, wiecie... Nie, to się nie ten... nie zalicza, nie? Te picie wody. Dobra, skorzystaj. A ty gdzie idziesz? Słuchaj, jak Marian pani... Co? Panikuje? A czemu on panikuje? Aha, bo on ma chyba tą cechę. Spróbuj pocieszyć. Ojej, a czemu on tak? Co się stało? Nieracjonalne niebezpieczeństwo. Bycie okrzykaną. Jest przestraszony. Dlaczego? Nie wiadomo. Okej. Okay. Dochodź tu, weź... narzeknę, poznaj go. Pochwal szczerze. Kurczę. Patrzcie, no jak nie jest, strasznie ma złe cechy, ale dobra, jest bardziej szczęśliwa niż nieszczęśliwa, więc dobrze. Dobra, chodźmy tutaj już wziąć ślub, bo już naprawdę chyba najwyższa pora, z tego co widzę. Gdzie jest Kado? Okej, okay, tu jesteś. Jesteś trochę głodny, ale dobra. A ty się jak czujesz? Okej. Okay. Dobrze. Od razu prawie, że się uśmiecham. Okej. Okay. Porywczy, no trudno. Dobra, idziesz Kado? Chodź, chodź, chodźcie wszyscy. Najlepiej. Ogólnie bardzo ładnie to jest, także... No, szkoda, że mnie nie śledzi. O, tam widać może tą górę naszą, gdzie mieszkamy. Ale dobra. Dobra, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Tutaj biegniemy, okej. Okay. Mam nadzieję, że nasi goście przyjdą tutaj. Mhm. Okej, okay. Tak. Marka już czeka. O, jak ślicznie tu jest. Mhm. Ślicznie, no. I co? Idą goście, czy nie? Czekajcie, zróbmy tak na nią może. Weź ślub. Okej, no weźcie. Czy idą goście, czy nie? Kurczę. Czekajcie, gdzie są nasi goście? Czy ja mogę ich znaleźć tu gdzieś? Czy oni idą dopiero? Czy w ogóle przyjdą? Patrzcie, no idą. Chyba idą. Także trochę poczekamy. Na to wszystko. Okej, dobra, czekamy. O, składają przysięgi może... Kurczę, chyba nikt nie zdąży przyjść do nas. Kurczę, czemu ona jest taka jakaś nieszczęśliwa? Okej. Okay. Jak fajnie. Buziaczki, buziaczki. Okej. Okay. Przytulanko. Okej. Okay. Super. I co, obejrzeli, nie obejrzeli? Kurczę, to niedobrze. Oczywiście milion tych. Czekajcie. Niech oglądają ceremonię. No trudno, nie obejrzeli, nie wypijemy nic, także chyba... Ale patrzcie, tutaj na złoto się świeci, więc nie wiem, o co chodzi. Gdzie są nasi goście? Dopiero przyszli, tak? Ojejku, zawołaj. Ale już chyba nie obejrzy naszej ceremonii, no trudno. Fantazja w weselu, nie? Nie posiada tego obiektu. Okej, pochwal szczerze. Porozmawiaj jeszcze. Kurczę, chciałabym coś wypić, ale nie wiem, jak to zrobić. Patrzcie, dopiero idą ci goście nasi. No trudno. Jak coś wypić innego niż, słuchajcie, czy ja mogę tutaj budować? Patrzcie, mogę. Ojej, myślałam, że nie mogę. Kurczę, mogę tą lodówkę tutaj jeszcze postawić na przykład? A tu? Co wy na to? Później to usunę najwyżej, trudno. Chodźcie, może się... tak, ty przyjdziesz tutaj, siku. To po pierwsze. A ty przyjdziesz tutaj... podaj kolację, przyjdziesz wystawną piecz, gotuj... no to nie, chciałabym, żebyś... ulepsz, przygotuj obiad na wynos, nie. Weź coś na szybko. No chciałabym, żebyś na przykład napił się soku. Czy jest coś takiego? Patrzcie, nie ma. Kurczę, herbatniki. Blue milk. Out popcorn mix. Boże. Mus jabłkowy, mleko. Dobra, chodź napij się mleka. Chodź, chodź. Może ktoś jeszcze przyjdzie, no nie wiem. Ty chodź tutaj. Siku, też się napijesz czegoś? Zjedz coś na szybko. Green milk. Kurczę, 30. To drogo.
Tani napój gazowany. Dobra, niech będzie. Ale... Aha. A czemu nie możesz? Aha, bo zajęta. Okej, okay, dobra, to podejdź tutaj. Dobra, i czy to się zaliczy? Jest, zaliczyło się jakoś, ale... gdzie jest ten tani napój gazowany? Podejdź tu. Zrób jej miejsce. Jedno się zaliczyło. Czy drugie się zaliczy? Ona gdzieś z tym idzie. A ty na jakiś napój gazowany możesz, czy nie? Jeszcze raz. Czy to się zaliczy, czy nie? Czy tylko to mleko się zaliczyło, słuchajcie? O jest, zaliczyło się, super. Zjedz coś. Nie wiem, czy to będzie... Gotuj, kurczę, ale nie ma dostępu do szafki, nie? No właśnie, to może nie, no. Trudno, dobra, zaliczyło się to dobrze. I co, znikło to? Okej, dobra. Zjedz coś. A czekajcie, spróbujemy podać, może podaj kolację. No, tak ostatnio niech będzie, ale i tak on chyba tego nie przygotuje, bo po prostu... Znaczy ona, bo nie ma gdzie tego przygotować. No właśnie, no trudno. No trudno, trudno, trudno. Dobra, to w takim razie tu. A czy to mogę jedno usunąć? O, mogę, patrzcie, chyba. Czekajcie, a może tak zrobię? Nie, kurczę, bo to się cała ta usuwa. O, jest jedno usunięte, okej. I co, możesz tu przyjść teraz? Czekajcie, trochę pokombinujemy, a co tam, mamy jeszcze czas. Podaj kolację tego stofu. Chociaż może, czekaj, może kontynuuj to. Co ty na to? Kontynuuj. Uda się, czy nie? Może zawoła ludzi, wiecie, na jedzenie. To może się poczęstują, zobaczymy. Patrzcie, wchodzą ludzie normalnie, części tutaj. Mam nadzieję, że później tutaj nikogo nie zamknę. Bo chciałam to jednak naprawić, dopóki, wiecie, dopóki stąd nie wyjdziemy, żeby, wiecie, czas nas... Okej. I teraz zawołaj na posiłek. No chodźcie. Chodźcie wszyscy. Czy każdy się poczęstuje? Czy to się zaliczy, czy nie? A ty przyjdziesz to wziąć, czy nie? Patrzcie, wszyscy idą, kurczę. Gotuj ze mnie, weź sobie. Nie wiem, czy zdążysz w ogóle. Patrzcie, idą. W ogóle jakieś rycerze tu idą. O matko święta. Zjedz coś. Zaliczyło się dwa razy, ale... No i to chyba tyle. Kurczę, kończy się ten. 14 minut. To chyba nie zdążę tego naprawić. Będę musiała to naprawić kiedy indziej. Bo oni stąd wychodzą. Jakiś dół w ogóle? O, jest, zaliczyło się, ale mamy dopiero srebrny. No trudno. Zabytę nagrodę. Okej, okay, super. Dobra, ktoś tam sprząta. Kado, ty podejdź tu. Chciałabym, żeby stąd wszyscy wyszli jednak. O właśnie, super. To ja wtedy to zamknę. Czekajcie, trochę kombinatorstwa, ale to nic, to nic. Tym. O, okej, okay, zamknięte. Super. Jest załatwione. Okej, dobra, słuchajcie, wracamy do domu, bo już jest naprawdę późno. I widzimy się w domu. Okej, okay, jesteśmy. Kurczę, oni są mega, mega zmęczeni. I już głodni, siku się chce i wszystko na raz, więc już ich tutaj ogarniam. O, chyba zepsuło się coś. No właśnie, no dobra, trudno. O, nie, zmył, kurczę. No dobra, nic, nieważne. Chodź, sikuj, spać. A ja się, kochani, z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W kolejnym wybierzemy się na taką mini podróż poślubną, czyli tam w góry. Na tą górę Komorebi. Także myślę, że będzie ciekawie. Ja wysyłam wam gorąco buziaczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa, kochani. Yeah.